Cześć, witam Cię Twój Multiguru. Kolejne pytanie z nowego testu wiedzy o policji. Chodzi tutaj głównie o stosunki międzyludzkie policjantów, czyli stosunek policjanta do innych policjantów powinien być oparty na. Czyli jak byłbym złośliwy, to zapytałbym się, jaki powinien być stosunek tych dwóch policjantów, ale oczywiście właściwe pytanie brzmi trochę inaczej. A mianowicie, zgodnie z zarządzeniem nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zasad etyki zawodowej policjanta, stosunek policjanta do innych policjantów powinien być oparty na. I tak brzmi właściwe pytanie do testu i zaraz dam Ci odpowiedź. A mianowicie, według paragrafu 14 Kodeksu Etyki Zawodowej Policjanta, stosunek policjanta do innych policjantów powinien być oparty na, po pierwsze, przestrzeganiu zasad poprawnego zachowania, po drugie, poszanowania godności, a także tolerancji w zakresie nienaruszającym porządku prawnego. Także masz być tolerancyjny wobec kolegów, ale jeżeli naruszają oni porządek prawny, to niestety musisz w jakiś sposób interweniować. I to w zasadzie jest koniec tego pytania, krótko na temat, nie sądzę, żeby były jakieś sztuczki, poza tym, że mogą podać jakieś inne warianty tej odpowiedzi z innych punktów czy artykułów kodeksu etyki policjanta. Czyli powtarzam jeszcze raz, przestrzeganie zasad poprawnego zachowania, poszanowanie godności, tolerancja w zakresie nienaruszającym porządku prawnego. PPT, prawda? Przestrzeganie, poszanowanie i tolerancja. Także mówił Twój Multiguru, mam nadzieję, że ta forma uczenia się do testu wiedzy o policji jest w jakiś sposób przydatna. Jeżeli Ci się to spodobało, to daj komentarz, napisz coś fajnego, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli Ci się nie spodobało, to niestety mój kanał jest nie dla Ciebie. Ucz się tam z jakichś innych materiałów, być może lepszych. I oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, czyli musisz kliknąć w guziczek po Twojej lewej stronie. Oczywiście daj też dzwoneczek, żeby Ci przychodziły powiadomienia lub obejrzyj kolejny filmik z testu wiedzy o policji.